Zawsze są jakieś początki. Zawsze są jakieś początki i o tych początkach pracy organicznej chciałbym parę słów powiedzieć, dlatego że praca organiczna, tak jak to się w szkole przedstawia, zwykle kojarzy się z Warszawą. Pozytywiści, Warszawa, tutaj nieprawda. Nieprawda. Praca organiczna zaczęła się w Wielkopolsce. Nie w Warszawie, w Wielkopolsce. I to 20 parę lat wcześniej niż pozytywizm warszawski. Pozytywizm warszawski, który tak naprawdę dopiero po powstaniu styczniowym gdzieś tam eksplodował, on się zaczął dużo, dużo wcześniej właśnie w Wielkopolsce, a ściślej w Wielkim Księstwie Poznańskim, który to twór powstał na Kongresie Wiedeńskim. Ja mam tutaj dwie książki, które chciałbym polecić z zastrzeżeniami, bo są to książki wydane no, kilkadziesiąt lat temu, więc oczywiście autorzy chwalą różnego rodzaju ruchy rewolucyjne, zwłaszcza rewolucję francuską i tak dalej, to trzeba sobie wziąć w nawias. Jedna książka Witolda Jakubczyka, Zasłużeni Wielkopolanie XIX wieku. To szczególnie polecam, chociażby, żeby się zapoznać z biogramami, żeby wiedzieć, kto był, kto i co zrobił. A druga strona, druga książka znanego profesora Stefana Kieniewicza, Dramat trzeźwych entuzjastów o ludziach pracy organicznej. I teraz powiemy sobie, jak to wygląda. Otóż tutaj już i pan Andrzej powiedział o tym, jak to często w Polsce bywało, taki słomiany ogień, jest jakiś zapał początkowy, już robimy tutaj to, a jak przychodzi do konkretów, to nic. I taka tragedia na przykład, Żytomierz w pierwszej połowie XIX wieku, aż praktycznie do czasów I wojny światowej, w dużej mierze to było polskie miasto. Tam była masa domów, oficyn wydawniczych i wydawano całe wielotomowe serie historyczne. Niemcewicza wydawano, Naruszewicza wydawano, Albert Handiego wydawano, wielotomowe wydawnictwa. I co? I to potem sprzedawano po iluś latach w cenie makulatury, bo błyskiało po piwnicach. Bo rodacy się rzucali, tak, jest piękna inicjatywa, my tak, jesteśmy pod zaborami, chcemy poznać dzieje ojczyste, tak, drukujcie. A jak ci nadrukowali, to ci nie kupowali. Daleko na emigracji Adam Mickiewicz pana Tadeusza wydał w nakładzie 3000 egzemplarzy. I w 10 lat nie mógł tego sprzedać, w 10 lat, tych 3000 egzemplarzy. I gdyby nie pomoc kilku ludzi dobrej woli, to Mickiewicz i jego rodzina wbijaliby zęby w ścianę chyba. Bardzo wiele przypadków plajt, po prostu bankructw polskich drukarni, polskich księgarni właśnie w Żytomierzu. Bo co? No bo rodacy się potem wycofywali. Jak było zebranie, to każdy w duchu patriotycznym, o już, przychodziło co do czego nie ma. I do tego też wrócimy, kiedy to właśnie przewaliły się wojny napoleońskie, już po Kongresie Wiedeńskim, kiedy powstaje Wielkie Księstwo Poznańskie. To był bardzo liberalny kraj, jak na tamte czasy, jak na tamte stosunki. Namiestnikiem tego księstwa zostaje rodak. No troszkę z nim, książę Antoni Radziwiłł, no ale swój. Oczywiście jakieś tam władze z wieśnią, tam on tam, to chyba taka, no w dużej mierze tytularna funkcja, on tam wiele do gadania nie miał, natomiast miał duże możliwości działania na dworze królewskim. Bo wtedy jeszcze nie było cesarstwa, jeszcze był król w Prusiach. I grupa ludzi postanowiła coś robić. Grupa ludzi. Zaczęło się od hrabiego Raczyńskiego, hrabia Edward Raczyński, oficer, no jako student w 1809 roku zostały go wydarzenia napoleońskie w Berlinie i tam przyłączył się do Armii Polskiej, tutaj później walczył, pod Raszynem walczył między innymi i tak dalej. Po zakończeniu epopei napoleońskiej człowiek wykształcony, bo najpierw studiował we Frankfurcie, potem studiował w Berlinie, człowiek wykształcony zaczął zbierać książki, zaczął gromadzić książki. Wydał na te książki astronomiczną sumę na tamte czasy, coś około 130 tysięcy talarów. To była straszna suma pieniędzy. Jeszcze będąc w wojsku, w korpusie inżynierii, kolekcjonował mapy. Kolekcjonował mapy. To był początek kolekcji. Później buduje w Poznaniu ogromny pałac. Ogromny pałac,
który przeznacza na bibliotekę miejską, na bibliotekę publiczną, dziesiątki tysięcy książek za własne pieniądze kupionych. Później uczestniczy w całej masie innych przedsięwzięć, na przykład bierze się za wydawanie dotąd leżących w rękopisach przez setki lat dzieł. Gdyby nie działalność hrabiego Racińskiego, nie znalibyśmy Paska chociażby. Nie znalibyśmy pamiętników Paska. Mickiewicz w swoich wykładach paryskich w ogóle o Pasku nie mówił, bo go jeszcze nie znał. Dopiero Raciński tego Paska wydał. Więc pamiętniki kanclerza wielkiego litewskiego Albrechta Radziwiłła. Kapitalna rzecz. Hrabia Raciński wydał. Księdza Kitowicza. Opis obyczajów zapalowania Augusta III oraz pamiętniki też wydaje hrabia Raciński. Kapitalna panorama wieku XVIII. Cała masa innych rzeczy wychodzi właśnie dzięki temu, że Raciński dał na to pieniądze, a później Tytus Działyński to kontynuował, sam nadzorował pewne prace, wydawał mnóstwo pieniędzy na to. Gdyby nie ci ludzie, po prostu całej masy dzieł, wybitnych dzieł literatury staropolskiej, począwszy od XVI wieku, skończywszy na wieku XVIII, byśmy w ogóle nie znali. Stanisława Orzechowskiego na przykład Działyński wydaje i tak dalej. Więc w końcu hrabia Raciński funduje w Katedrze Poznańskiej dwa posągi. Bolesława Chrobrego i Mieszka I. I rodacy w tym momencie nie wytrzymują. Potworny wrzask. On chciał wywyższyć swój ród. Proszę bardzo. Słuchajcie, człowieka tak zaszczuli, że dwa lata później na wysepce takiej, w swojej posiadłości, ustawił wiwatówkę, taką armatkę, nabił kulą, podpalił ląd i stanął naprzeciw lufy i się zabił z tej armatki. Tak go rodacy zaszczuli, którzy nie kiwnęli palcem, prawda? On tyle zrobił, ale jak zrobił, to oni podnieśli wielki wrzask, że on to zrobił wszystko dla chwały swego rodu. Że to pycha nim kierowała. Polak potrafi. Ale to jest taki negatywny jeden przykład. Ale to samo się działo w przypadku innych ludzi. Też ci, którzy najmniej robili, najwięcej krzyczeli później. Dzięki inicjatywie doktora Karola Marcinkowskiego, inny kapitalny przykład, przystąpiono do budowy w Poznaniu hotelu Bazar. Tam miały być pomieszczenia hotelowe i tam miała być duża sala konferencyjna na publiczne spotkania i debaty w bardzo ważnych kwestiach. Tam miały być publiczne odczyty różnych ludzi, którzy mieli coś do powiedzenia, a na dole miały być sklepy dla polskich kupców. Dla polskich kupców, bo powstał taki program. Swój do swojego po swoje. Żeby po prostu nie kupować u kupca niemieckiego czy u kupca żydowskiego, którzy po prostu zmawiając się co do cen i tak dalej, po prostu kasowali Polaków wszędzie, ale nie w Poznaniu. Z Poznania oni wszyscy pouciekali. Został polski kupiec i jedynie w Wielkim Księstwie Poznańskim na wszystkich tych obszarach pozaborowych wyrosła klasa średnia polska. Tylko tam, tylko w Poznaniu. Jedyne skuteczne powstanie to było powstanie wielkopolskie. Tam w tym hotelu Bazar, prawda, przemawiał z okna Paderewski. Więc to, co oni zrobili, to jest coś niesamowitego, ale to było bardzo konsekwentne. To było bardzo konsekwentne. Swój do swojego po swoje. Bardzo tego pilnowano. Ja byłem świadkiem czegoś takiego. Byłem kiedyś w Kansas i tam zawieziono mnie około miasta Topeka, koło stolicy stanu Kansas. Tak ogromny, pierwszy w Stanach Zjednoczonych był chyba największy wtedy hypermarket. To był jeszcze w 1988 roku. Hypermarket, nie supermarket, hypermarket. Gigantyczny sklep. Wszystko tak tanie, że no coś niesamowitego. W Nowym Jorku Walkman taki kosztował $23, a tam kosztował 8,90. Tam gdzieś w Nowym Jorku dżinsy kosztowały $34, a tam kosztowały 17. Ja mówię, dlaczego tam jest tak tanio? I mi powiedzieli, bo właściciel tego, on ma wielkie farmy gdzieś w Teksasie czy gdzieś i on tam zatrudnia na lewo Meksykanów, płacąc im tam po $100, prawda, miesięcznie, oni się cieszą i go stać na taki dumping. I żaden człowiek z tych miasteczek w Kansas, w których mieszkałem, nie jeździł tam robić zakupów. Żaden, bo by go ludzie po prostu na taczkach z miasta wywieźli. Bo ludzie mówią tak, fajnie, wy pojedziecie tam robić zakupy,
a nasz sąsiad pójdzie z drobami. Ten, który ma sklep z butami w miasteczku. Jak będziecie po buty jeździć do tego hypermarketu, czy po spodnie, czy po cokolwiek. I ten Amerykanin, u którego mieszkałem, musiał się sąsiadom i tam innym kolegom tłumaczyć z tego, że on tam pojechał w ogóle, bo chciał nam pokazać Polaków tam na drugą. Coś niesamowitego, ale to samo było w Poznańskim wtedy. Tak, swój do swojego po swoje. Hrabia Tytus Działoński objął pałac w Kórniku, zrujnowany, zniszczony i tak dalej. I on to zaczął remontować. Kiedy to wyremontował i oprowadzał gości po tym pałacu, to ja sobie pozwolę przeczytać, co on im mówił. Wszystko, co tu widzisz, te filary, te sklepienia, te rzeźby, ten stół, ta szafa, to wszystko z moich dębów, z moich jesionów, buków, z mojego wapna, z mojej cegły, a to wszystko ręką polskiego robotnika wykonane. Do gwoździa jednego nie ma dotknięcia obcej ręki. Tak poznaniacy chodzą. Więc coś niesamowitego. Coś niesamowitego. Działyńscy, Raczyńscy zakładali szkoły. Lata 20. XIX wieku, lata 20. XIX wieku w Wielkim Księstwie Poznańskim, no to było coś co po prostu było, no, nie do pomyślenia w innych zaborach. 1823 rok. Dekret o uwłaszczeniu chłopa. Zniesienie poddaństwa i pańszczyzny w Zaborze Austriackim po wiośnie ludów. 1848-49. Zniesienie pańszczyzny i poddaństwa w Kongresówce po powstaniu styczniowym. Lata 60. dopiero. A w Poznańskiem 1823 rok. I w tym momencie nie ma poddaństwa, nie ma pańszczyzny, dekret o uwłaszczeniu chłopa i co? Ano wielkim majątkom grozi ruina. Grozi ruina. A Niemcy już się przygotowali, żeby te zrujnowane majątki wykupić. Nawet dostawali pieniądze, subsydia rządowe na to, żeby wykupywać zadłużone polskie majątki. I Polacy powiedzieli tak, jeżeli my się nie weźmiemy do kupy, to nas Niemcy wykupią. Po prostu. Mają ogromne pieniądze przygotowane w Berlinie, w razie czego, i tylko czekają. I tylko czekają, żebyśmy się tak zadłużyli po prostu, że nie jesteśmy w stanie ruszyć się hipoteki pozadłużane i tak dalej. Niemieckie banki to przejmą, ale musimy coś z tym zrobić. I powstaje szereg inicjatyw, które wychodzą z różnych stron. Tam zjednoczyli się w swoich wysiłkach ludzie różnych stanów. Mamy arystokrację, czyli mamy hrabiego Raczyńskiego, mamy hrabiego Działońskiego, mamy hrabiego Chłapowskiego, właściciela majątku w Turwi, który przejmuje zadłużony majątek po rodzicach. I on ten majątek doprowadza do rozkwitu. Mamy hrabiego Augusta Cieszkowskiego, o którym dzisiaj w Polsce mało kto wie, a który był znany wtedy w całej Europie, bo napisał po francusku traktat o obrocie i kredycie, który to traktat przyjęło Ministerstwo Finansów francuskie, a Polacy to wyśmiali. A Francuzi przyjęli. I zrobili na tej podstawie reformę finansów. Czyli cudze chwalicie, z tego nie znacie. I teraz jeden zakłada szkołę, która ma kształcić agronomów przyszłych, drugi zakłada też szkołę, w Żabikowie na przykład August Cieszkowski zakłada szkołę, która 7 lat przetrwała tylko, była tak dobra, że ludzie ze Stanów przyjeżdżali do niej studiować. I rząd polski ją zamknął, bo była za dobra. Tam były poletka doświadczalne, gdzie wypróbowywano prototypy maszyn z fabryki Hipolita Cegielskiego. To jest też ciekawa postać, doktor filologii klasycznej, łacina, greka, wypalają go z polskiej szkoły. Wywalają go z polskiej szkoły, traci pracę. I co robi? Ano nie kończy jak Ratajcza gdzieś tam, prawda? Tylko go natychmiast zagospodarowują i powstaje słynna fabryka maszyn i narzędzi rolniczych Cegielskiego. A jak to się zaczyna? Ano hrabia Kłapowski wyjeżdża gdzieś tam na Wyspy Brytyjskie na zaproszenie jakiegoś innego arystokraty, swojego znajomego, a ponieważ wtedy szkoła uczyła między innymi rysunku, oni wszyscy doskonale rysowali. Pokopiował wszystkie maszyny, Anglia przodowała, rolnictwo angielskie było najlepsze na świecie. On skopiował wszystkie maszyny ze szczegółami. Z Cegielskim pokombinowali, ulepszyli to, ulepszyli tamto, żeby nikt nie posądził o złamanie patentów, o plagiaty i tak dalej. A potem te maszyny zdobywały nagrody na jakichś tam wystawach w Berlinie i gdzie indziej. Na tych poletkach wypróbowywano te maszyny.
Na tych poletkach uprawiano nowe gatunki roślin. To były eksperymentalne poletka. To było za dobre. I Wielkopolska zaczęła się dźwigać. Tenże Cieszkowski wymyślił coś takiego. Podzielić to społeczeństwo wielkopolskie, no, słowem społeczeństwo w tamtym czasie określano tylko aktywnych członków populacji, a nie cały, że to jest społeczeństwo. Nie, społeczeństwo to są ci, którzy się udzielają społecznie. Podzielono tych ludzi na kilka kategorii. No bo tak, ten może się zaangażować bezpośrednio, prawda? Bezpośrednio. Może prowadzić jakieś spotkania, prelekcje wygłaszać, co tam to. Inny produkuje maszyny, narzędzie rolnicze, prawda? Jak Cegielski. Inny robi to inny, ale są ludzie, którzy są tak zaganiani, że nie są w stanie nic takiego zrobić osobiście. A co mogą zrobić? Albo dać pieniądze. Albo dać jakieś pieniądze. Więc Cieszkowski mówi tak, dobra, ten niech robi to, ten niech robi tamto, ten niech robi tamto, a ci, którzy nie mówią, że nie mają czasu, niech dadzą jakiś grosz na to. I co się dzieje? Ano zrobiono, spisano akt odpowiedni na budowę hotelu Bazar i rozpisano akcje. No tam byli akcjonariusze. Przy czym od samego początku postanowiono, że jakaś część dochodów, które ten hotel Bazar będzie przynosił, ma iść na działalność patriotyczną, na działalność edukacyjną i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Kiedy ten hotel zaczął przynosić zyski, większość akcjonariuszy podniosła wrzask, że oni nie, oni chcą dywidendy. I to jest to. Ja widziałem pewne rzeczy w Anglii, widziałem pewne rzeczy w Stanach Zjednoczonych i tam ci ludzie naprawdę się zdeklarują, że coś zrobią, to oni to robią do końca. A niestety bardzo wiele razy byłem świadkiem czegoś takiego, że Polacy deklarowali się, że zrobią coś, a przychodziło co do czego się wycofywali. Tak samo było w przypadku hotelu Bazar, kiedy przyszło już do płacenia rachunków za budowę, część tych, którzy deklarowali, że ten da tyle, zaczęli się migać. A, bo ja miałem trochę kiepski rok w interesach, albo ja to, albo ja tamto i co? No i ci arystokraci musieli z własnej kieszeni wyciągać i dokładać. Cały czas musieli dokładać, bo część rodaków oczywiście się tutaj wyłamywała z tego wszystkiego i tak dalej. Niemniej jednak coś się działo. Kiedy umarł dr Karol Marcinkowski, nie pozostawiając potomstwa, był to już człowiek zamożny, zostawił pieniądze i postanowił w swoim testamencie, że te pieniądze mają pójść na udzielanie stypendiów bardzo zdolnym ludziom z ubogich rodzin na studia krajowe albo zagraniczne. Na studia krajowe albo zagraniczne. Najzdolniejszym ludziom. Studiowali kiedyś ludzie najzdolniejsi. Nie wszyscy, ale to kiedyś były studia, nie szkółka jakaś śmieszna, prawda? Gdzie ktoś ma na świadectwie piątkę na przykład z niemieckiego czy z angielskiego, teraz są szóstki, a wykładowca go musi zaimków osobowych uczyć. No jeżeli ktoś miał dobry taki stopień z języka obcego, to znaczy, że on po prostu do teatru chodził i wszystko rozumiał. To tak, na takim poziomie uczono języka. Nie to co dzisiaj, to jest śmierć na sam. Ale oprócz tego już, o czym tutaj mówię? Biznes. Niemieckie banki, niemieckie domy kredytowe albo w ogóle nie chciały udzielać kredytów na jakieś inicjatywy polskie, albo jeżeli już, to mówię, no dobra, ale za takie i takie odsetki. Lichwa. Lichwa była czymś, co było przez całe średniowiecze potępiane wszystkich moralistów. I Polacy powiedzieli, zaraz, to nie tak, skoro swój do swojego po swoje, to my musimy powołać też własne instytucje bankowe. I powstają różnego rodzaju kasy oszczędnościowe. I słuchajcie, po kilkunastu latach one są tak dobre, że rodowici Niemcy przepisują swoje oszczędności do nich. Jak to wygląda? To, co w XV wieku proponowali tacy ludzie, jak święty Bernardyn ze Sieny, święty Antoni z Florencji. Udział. Ktoś potrzebuje, ktoś ma genialny pomysł na zrobienie jakiegoś wielkiego interesu, a nie ma pieniędzy. I przychodzi ktoś, kto te pieniądze ma. Jakaś kasa oszczędnościowa, jakieś banki i tak dalej. Słuchaj, jak to wygląda? Sprawdzają jego biznes plan, no, dochodzą do wniosku, że to ma ręce i nogi, to przyniesie dochód. Dobra, my w to wchodzimy.
wyliczają mniej więcej, ile to może dochodu przynosić, taka rzecz. No dobra, chcemy taki i taki udział w tym. I to jest inna zupełnie rzecz. Dlatego, że człowiek bierze te pieniądze, buduje ten interes, rozwija ten interes. Ten interes cały czas się rozrasta. Dlaczego? Bo nie musi tych odsetek lichwiarskich spłacać. Nie musi tej części tego swojego przychodu odkładać na spłacenie tej lichwy. On cały czas te pieniądze pompuje dalej w rozwój, w rozbudowę przedsiębiorstwa, bo co? Bo ten, któremu te pieniądze pożyczył, nie czeka na odsetki, na procenty, tylko po prostu ma udział w tym. Im lepiej funkcjonuje przedsiębiorstwo, tym więcej on sam zarabia. A lichwiarza nie obchodzi, czy człowieku splajtujesz, czy nie. Jego to nie obchodzi, ty masz spłacić procenty i koniec. Sumę razem z procentami i koniec, nie? A tutaj ten podmiot pożyczający był zainteresowany w tym, żeby to przedsiębiorstwo kwitło. Im więcej przedsiębiorstwo zarobi, tym więcej ja zarobię. A nie to, że lichwiarz sobie usiądzie i prawie to później go wchodzi, niech on pójdzie z torbami i tak to musi spłacić, jak nie spłaci, to mu to zabierze. Tak funkcjonuje współczesna bankowość. A nasi rodacy spojrzeli wstecz i patrzyli inaczej, w swój do swojego po swoje. Polak potrzebuje rozwinąć biznes, potrzebuje rozwinąć przedsiębiorstwo, nie idzie do banku takiego czołowego, w którym siedzą lichwiarze i tylko patrzą, jakby by go tutaj wycyckać do ostatniego grosza, tylko idzie do swojej kasy, u której wie, że to jest pewne i to jest obiekt zamknięty. I to jest pewien obiekt zamknięty. Ale zdarzają się i czarnowce. Kiedy padło hasło swój do swojego po swoje, ty nie chodź kupować do sklepu żydowskiego, nie chodź kupować do sklepu niemieckiego, kupuj u rodaka, to niektórzy rodacy zaczęli ceny windować w tym momencie. No bo jeżeli jest bardzo silna presja społeczna, żeby nie chodzić do innych tych sklepów, tylko do polskich, to niektórzy Polacy mówią, a ja przy okazji sobie zarobię, bo podniosę ceny. Nie, trzeba było, specjalne grupy musiały chodzić i perswadować tym ludziom, że jeżeli nie obniżą tych cen do takiego i takiego poziomu, to może ich coś spotkać. No do tego musiało dojść, bo już rodak na rodaku chciał zarobić. I to jest to, ta niesolidarność, brak tej solidarności, po prostu to jest... Wielkopolanie odkryli, że największą przeszkodą to jest ten brak solidarności. To jest takie próba przechytrzenia, zarobienia jeden na drugim i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem, żeby coś mogło funkcjonować, to musi to być oparte na wzajemnym zaufaniu. Bez zaufania nie ma nic. Ja kiedyś dawno, dawno temu pracowałem w pewnym biznesie i załatwiałem różne interesy. Tam z Holandii, on tam na telefon i to na duże sumy pieniędzy. I jeden Holender powiedział pewnemu takiemu polskiemu przedsiębiorcy, ty, jak ty mi nie wierzysz, to my biznesu nie robimy. Tam się wszystko opiera na zaufaniu. U nas, żeby miał nie wiem jakie papiery, nie wiem jakie takie, to i tak go zrobi w konia i powie, a co mi zrobić? I te się latami musi z nim procesować, żeby odzyskać pieniądze jakieś, nie? A tutaj na telefon, w Dresdenku, w knajpie w Dresdenku, Holender mówi do tego przedsiębiorcy, chcesz mieć na piśmie, proszę bardzo, wyciąga serwetkę i na serwetce mu tam pisze, podpisał się, mówi, masz, to jest mój podpis, w razie czego się możesz na to powołać. No to mówi, no nie, ale tu pieczątki nie ma. Natomiast to on nie robi, też po prostu. Więc dopóki nie uzyska się takiego stopnia zaufania, to nie ma mowy o jakiejś wspaniałej robocie, natomiast to, żeby coś takiego uzyskać, a no tu jest potrzebna olbrzymia praca nad kręgosłupem moralnym ludzi. I to już jest kwestia, tutaj dotykamy kwestii kościoła, ambony i tak dalej, i tak dalej. Więc dopóki się nie zmieni mentalność ludzi, dopóki ich kręgosłup moralny nie będzie właściwy, no to zawsze będzie takie oglądanie się jeden na drugiego i takie, czy on nie tam coś nie kombinuje, żeby nie zrobić w koniu. No. Więc to zawsze będzie takie coś, taka niepewność. A właśnie, żeby tego uniknąć, no trzeba stanąć na pewnym gruncie. Trzeba stanąć na pewnym gruncie, że jeżeli ja komuś coś obiecuję, jeżeli komuś daję słowo, to jest pewne jak w banku. Jak mówiono kiedyś, pewne jak w banku. No w tej chwili nawet w banku nie jest pewne. Więc polecam te dwie książki, chociażby dlatego, żeby po prostu zaznajomić się z problematyką i przyswoić sobie te nazwiska. Byli to ludzie
byśmy powiedzieli od sasa do lasu. Bo z jednej strony mamy arystokrację, mamy Cieszkowskiego, Chłapowskiego, Raczyńskiego, Działyńskiego, arystokraci. Hrabiowie, bajecznie bogaci ludzie, bo nie pamiętam, to Raczyński czy Działyński właścicielem 63 miast, więc to były gigantyczne majątki. A z drugiej strony ludzie pochodzenia mieszczańskiego, jak dr Karol Marcinkowski, jak Karol Libelt, o którym się bardzo mało dzisiaj w Polsce mówi, Libelt demokrata. Ci arystokraci, ten demokrata. Jackowski na przykład, czy Walenty Stefański, z kolei plebejusze, bardziej bliżej chłopstwo. I ci ludzie potrafili ze sobą współpracować. Z jednej strony arystokrata, a z drugiej strony ktoś, kto z chłopstwa wyszedł. A w środku jeszcze mieszczaństwo i to w dodatku demokratyczne. Raczyński wychowany w duchu nienawiści do wszelkiego rodzaju rewolucji i tak dalej, a tu z drugiej strony Libelt, Towarzystwo Demokratyczne Polskie, prawda, jakieś insurekcje i tak dalej, i tak dalej. Ale oni wspólnie doszli do przekonania, znaczy Raczyński troszeczkę wcześniej, bo Libelt to jeszcze w 40 latach coś mu tam się zdawało, że rewolucja nie ma racji bytu, ponieważ przewaga żywiołu pruskiego militarna, gospodarcza jest tak wielka, że oni to zmiażdżą, bo po prostu walce przejadą. I dlatego trzeba budować się od początku, czyli praca organiczna. Od samego początku to po prostu cegiełka po cegiełce wznosić budowlę. Rewolucjonista, on chce wszystko zburzyć i wszystko budować od nowa. No to twierdzę w Kamieńcu Podolskim, jakbyście Państwo przyjechali takimi nożyczkami po zaprawie spajające kamienie tej oryginalnej części murów, to powstanie jakaś tam rysa, ale nawet jedno ziarenko piasku się nie wykruszy. A jak Państwo zobaczycie teraz, co tam połatano, to wystarczy paznokciem przyjechać, to się piasek sypie, bo cement został skradziony, prawda? Więc to jest dokładnie mniej więcej to samo. Więc trzeba sobie uświadomić, że to, co pokolenia budują warstwa po warstwie, i tam w Kamieńcu widać w pewnym momencie ileś warstw mułu, średniowieczny mur, powiedzmy sobie jakiś tam około 1,60 m, 1,80 m, potem pół metra więcej, bo w miarę tego, jak się rozbiła artyleria, pogłębiano mury forteczne, aż pewnie od strony zachodniej mury jest prawie 8 metrów gruby. Ale to była warstwa po warstwie dobudowywana. Nie od razu, warstwa po warstwie była dobudowywana ze stulecia na stulecie. Każdy komendant w fortecy dobudowywał tam metr muru czy ileś, na ile go było stać. I to tak samo jest z pracą organiczną. Zaczyna się od czegoś małego, a potem buduje się warstwa na warstwie i to wtedy jest solidne. A nie na łapu, capu, robienie tam czegoś. Rewolucja, doszli do tego nasi Wielkopolanie, jest drogą na skróty, jest próbą drogi na skróty. Dziś niczym, jutro wszystkim my. No w normalnym społeczeństwie ten, kto jest nikim, nie może być wszystkim. Więc warstwa na warstwie, powolutku, ale bardzo systematycznie. 60 lat uporczywej pracy dało to, że Prusacy mimo całej potęgi państwa nie dali rady. Kanclerz Bismarck po prostu zgrzytał zębami. Prusy pokonały Francję, proklamowały cesarstwo, a tych Polaczków nie mogli zdusić. Patrzcie, taka potęga państwowa nie mogła zdusić po prostu tego, co zrobiono 60 lat wcześniej. Bronisław Trętowski, nasz rodak, mieszkający we Fryburgu Badeńskim, pisał książki. No i do kogo będzie pisał filozoficzne książki? Po niemiecku pisał. I hrabia Raczyński do niego mówi: człowieku, pisz po polsku. Ale on mówi: no tak, jak będę pisał po polsku, to pies kulawą nogą tego nie kupi, nie będę miał z czego żyć. My ci pomożemy, ale ty pisz po polsku. Raczyński, Cieszkowski i poeta Zygmunt Krasiński sponsorowali Trętowskiego, żeby pisał po polsku. I on do końca życia pisał po polsku. Raczyński, to samo, Cieszkowski i Zygmunt Krasiński, poeta, ta sama trójka cały czas, utrzymywali rodzinę Mickiewicza, po cichu. Utrzymywali Norwida i innych. Nie dość, że robili na własnym podwórku to, co robili, to jeszcze pomagali tamtym rodakom na emigracji. Bez czego tamci by nic nie zrobili. Ja mówię, Mickiewicz 10 lat nie mógł sprzedać 3000 egzemplarzy pana Tadeusza. To jest to, cud wielkopolski. Ale zaczęło się od tego hasła, po swoje, liczmy na własne siły. Nie liczmy na Bóg wie kogo, że ktoś tam, bo to jest takie liczenie, to ktoś przyjdzie i da. To jest takie polskie, da. Ja
Powiem na zakończenie taki wierszyk za komuny, tak zwanej. Powstał taki wierszyk przy okazji filmu Korzenie. Był taki film Korzenie, o takim murzynie Punta Quinte, którego przywieziono z Afryki, tam do Ameryki, sprzedano go, zmieniono mu imię na Tobi. No i on tam był na takiej plantacji pana Mura, gdzieś tam, prawda, i tak dalej. No i powstał taki wierszyk. Kraj przeżywa ciężki kryzys, bo gwałcony jest jak Kizi, taka muzynka, i skubany jest jak kura na plantacji pana Mura. I potem było takie wezwanie, jak już papież, jak Wojtyła został papieżem. Ojcze Janie Pawle II, spłać za Polskę wszystkie długi i te w rublach i w dolarach, bo się Polska nam rozwala. Spraw, by Polska w siły rosła, daj nam wodza, a nie osła, bo już wszyscy mamy w nosie to moskiewskie grube prosie. Taki był wiersz. Zauważmy co. Spraw, daj, zrób, a samemu nie. Ciągle to czekanie na tego Andersa na białym koniu. Że przyjedzie Anders na białym koniu, stanie się cud, daj nam, prawda, zwróć nam wolną ojczyznę, panie. Cały czas to żebranie gdzieś na zewnątrz, że ktoś ma przyjść i nam dać i za nas coś zrobić. Guzik. Nikt za nas nic nie zrobi. Polacy cały wiek XIX latali wszędzie, od Wiednia, prawda, po Rzym, po Wenecję i wszędzie na barykady włazili za waszą i naszą. Proszę państwa, za naszą nikt nigdy nie chciał. 1939 rok pokazał, jak bardzo za naszą chcieli, nie? A myśmy latali, nawet Anglicy, później po wojnie, kazali nam zapłacić za te samoloty, na których lataliśmy i żeśmy ich bronili, prawda? Za ten sprzęt nam kazali zapłacić, za te okręty wojenne, za jeden krążownik i reszta paraniszczycieli i kutrów, prawda, strażniczych, kazali nam za to zapłacić później. Za naszą nikt nie chciał, a myśmy za cudzą latali jak ci głupcy. I Wielkopolanie powiedzieli, wtedy już w połowie XIX wieku basta. Nie będziemy przelewali krwi niepotrzebnie, budujemy swoją potęgę, robimy swoje i do czegoś doszli. Wszyscy inni, którzy latali w kongresówce, gdzie indziej, powstania takie owakie, do czego doszli? Ano do tego doszli, że wszystkie te powstania były przegrane, a jedyne powstanie, jak już powiedziałem, wielkopolskie, udało się. Bo było wspaniale zorganizowane, bo miało bazę materialną, bo miało silne morale. Silna podstawa moralna, bo ludzie byli bardzo mocno przekonani do swoich racji. Dlaczego? No bo kiedy zniesiono pańszczyznę, poddaństwo i uwłaszczono chłopa, dano mu podstawę patriotyzmu. Karol Liebelt pisał w takim traktacie o umiłowaniu ojczyzny, że jak ten chłop ma walczyć, iść do powstania, walczyć o jakąś Polskę? O jaką Polskę? O swojego dziedzica? O karbowego, którego batem na polu okłada? Nie. On będzie wtedy walczył, kiedy będzie miał własność. Kiedy on będzie bronił swojego pola. On będzie bronił swojego gospodarstwa. Tyle wolności, ile własności. Następne hasło było. Tyle wolności, ile własności. To Liebelt to hasło rzucił. Tyle wolności, ile własności. Skąd się wywodzi słowo ojczyzna? Od słowa ojcowizna. Od ojcowizny. Człowiek broni swojej ojcowizny, to jest jego mała ojczyzna. Jeśli on nie ma nic w tym kraju, a ma tylko długi, to będzie tego kraju bronił? A w imię czego niby? W imię jakichś symboli? Na kawałku materiału? Liebelt pisał, że każdy może być obrońcą ojczyzny, jeżeli będzie miał ojcowiznę. I to jest to. Dlatego powinniśmy zmierzać, żeby budować sobie małą ojczyznę tu i teraz. Nikt za nas tego nie zrobi. Żebyśmy zerwali z tym tradycyjnym polskim, daj nam, zrób, spraw i żebyśmy zaczęli robić.